To jest papież, który kieruje kościołem z krzyża. No pamiętam to, że kiedyś pokazywali przez okno i że on chciał coś powiedzieć, a nie mógł. I tak machnął ręką. No to pamiętam. Smutne to było. Jest taki moment, który gdzieś niezwykle silnie podziałał na mnie. Moment ostatniego wystąpienia publicznego Ojca Świętego Karola Wojtyły, kiedy już nie mógł wydobyć z siebie głosu. Ten jego niezwykły gest i to, no, to cierpienie, to ta cierpienie, ale nie cierpienie, właściwie takie, no, żal, ból, że nie jest już w stanie z nami się komunikować słowem, a jednocześnie niezwykle skomunikował się w sposób nieprawdopodobny i to też była jakaś lekcja, że do końca można i nie zawsze poprzez słowa się porozumiewać i coś mocnego powiedzieć. Co znaczyło to walnięcie w ten pulpit? Pozostał sobą, człowiekiem, nie jest żadnym czymś wyabstrahowanym z ludzkich problemów i emocji i reakcji. Był wściekły, zły, smutny, że nie może powiedzieć do tych ludzi, którzy przecież on z największym trudem udało mu się wstać i podejść do okna, a ci ludzie tu przyjechali i on im nic nie może powiedzieć. To był człowiek słowa. Bardzo mocno człowiek słowa. Aktor. Słowo czymś potężnym. Bo co zbawia? Zbawia słowo. Zbawia słowo. Jak się nie rozmawia, śmierć. Pewnie tak. Może właśnie ta Może ta straszliwa trudność mówienia i ten trud, wysiłek właśnie dawał ten efekt jakiegoś takiego wielkości, wzniosłości tego, co mówił. Że mówił, nie tylko był nauczycielem, ale był przede wszystkim naśladowcą Pana Jezusa w tym, co najtrudniejsze, czyli w cierpieniu. I to okazał do ostatnich chwil swojego życia.